Kilka dni temu otwarto oferty zawierające propozycje cen remontów elewacji najstarszego suwalskiego liceum i przyległego do jego gmachu ratusza. Ostatecznie dokonano wyboru tylko jednego podmiotu, który zajmie się całym szkolnym kompleksem, czyli budynkiem A i B. Głębokiego liftingu zabytkowego budynku szkoły dokona suwalska firma, która niedawno zadeklarowała remont elewacji jednego z gmachów, a teraz wygrała przetarg na drugi. Ogółem nowa twarz pierwszego LO będzie kosztowała ponad 1 200 000 zł. Oferent starający się o zlecenie remontu elewacji magistratu nie przekonał komisji przetargowej. Jego propozycja została odrzucona, a ponieważ była jedyną złożoną na tę część inwestycji, to nic nie wskazuje na to, że siedziba miejskich władz zyska nowe oblicze. Remont zabytkowego szkolnego kompleksu ma się zakończyć w ciągu 90 dni od podpisania umowy. Wykonawca udzielił miastu 5-letniej gwarancji na swoje roboty.